Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Radek Słodkiewicz. Jestem dzisiaj w Szczecinie u Kuby Mauricza i przyjechałem tutaj specjalnie, aby porozmawiać o temacie, który jest dosyć mało znany w mojej branży, w branży kulturystycznej, w branży sportów sylwetkowych, ale jest niewątpliwie bardzo istotną sprawą, jeżeli chodzi o robienie formy sportowej. Będziemy rozmawiali o suplementach prozdrowotnych, a w największym stopniu chciałbym właśnie tutaj poruszyć sprawę probiotykoterapii. A wiadomo, że większego specjalisty niż Kuba Mauricz nie ma, więc jestem tu w Szczecinie właśnie po to. Witam bardzo serdecznie. Jeszcze raz. Siema. Słuchaj, no więc tak jak zacząłem. Chciałbym zapytać głównie o to, o te probiotyki. Dlaczego te probiotyki tak naprawdę są ważne dla sportowców trenujących sporty siłowe? Wiadomo, że większość z nas, większość kulturystów, jak ma już trochę tych pieniążków odłożonych, to woli sobie kupić pewnie jakąś kreatynę, jakieś dobre białko i tak dalej, i tak dalej. Nie zdaje sobie chyba sprawy do końca, że to nie wszystko, że trzeba coś więcej dorzucić do tej układanki. Dokładnie. Zawsze mówimy, że najciemniej jest pod latarnią i z perspektywy sportów sylwetkowych często mówimy, że patrzymy dosyć powierzchownie na te zagadnienia. Czyli albo coś jest proanaboliczne, pomaga rozbudować masę mięśniową, albo coś ułatwia redukcję tkanki tłuszczowej. Natomiast w tle tego całego wydarzenia bardzo istotną rolę pełnią jelita, więc my niestety często spłycamy to do tego elementu, jakim jest wypróżnianie i wchłanianie składników odżywczych. I pomimo faktu, że sam wiesz, że w kulturystyce, w przygotowaniach dosyć często zmagamy się z takimi akcentami jak zaparcie, czy też biegunki, czy wzdęty brzuch, i to też w ocenie sędziowskiej może wpływać negatywnie na ocenę całej sylwetki, o tyle rzeczy, które są takie jeszcze bardziej wnikliwe w tym całym aspekcie, również są niesamowicie istotne. Mówimy tutaj chociażby o wchłanianiu składników odżywczych. I tutaj można by powiedzieć taka różnica pomiędzy pensją netto a brutto. Jeżeli wkładasz w siebie te 3, 4 czy 5 tysięcy kilokalorii po to, aby nabudować anabolizm, no to byłoby miło, gdyby z tej puli kalorycznej jak najwięcej faktycznie uległo wchłanianiu. Niestety bardzo często nasze kosmyki jelitowe są w opłakanym stanie, a więc jeżeli mamy taką zwykłą wykładzinę biurową, a nie perski dywan, który ma bogato rozwinięte frotki, no to automatycznie mniej płynów może zostać wchłoniętych do krwiobiegu, a stąd mniejsza pula białek, tłuszczów i węglowodanów, a więc i całej kaloryczności. Stąd możemy powiedzieć, że wchłanialność i użyteczność tych wszystkich składników anabolicznych powinna rozpocząć się na podstawie właśnie zadbania o nasze jelita. No wydaje mi się też, że chyba kulturystyka to jest taki bardzo specyficzny sport, szczególnie też przez to, że jednak w czasie tych treningów ta cała krew nam jednak z tych jelit trochę odpływa do tych mięśni i gdzieś tam pewnie jest jakieś niedotlenienie, niedokrwienie i tak dalej, co pewnie powoduje jakieś większe straty, jeżeli chodzi o tą florę taką jelitową. Gdzieś tam też obiło się o uszy, że może to też mieć wpływ na obniżenie kortyzolu, taka dobra probiotykoterapia. Czy jest to prawda? W jaki sposób to można przełożyć na sporty siłowe właśnie? Wiesz co, generalnie te wszystkie aspekty, o których powiedziałeś, to jest tak zwany efekt termicznego przegrzania jelita. Faktycznie, tak jak mówiłeś, kiedy rozpoczynamy trening intensywny, czy to jest kulturystyka, czy jakikolwiek inny sport siłowy, sprinterski, szybkościowo-siłowy, zawsze w każdym momencie mówimy o tym, że pobudzeniu ulega układ współczulny, czyli krew w bardzo dużym udziale wypełnia nasze płuca i mięśnie, no i transportuje tlen, dwutlenek węgla, te wszystkie procesy związane z glikolizą, czyli z tą bardzo intensywną pracą wynikającą w czasie podnoszenia ciężarów. Natomiast niestety dużemu dosyć odtlenieniu i odkrwieniu ulegają nasze jelita. Z tego powodu bardzo często rośnie u nas taki współczynnik, jaki nazywamy zonuliną albo alfa-1 antytrypsyną. Tutaj mówimy o tym popularnie nazywanym nieszczelnym czy cieknącym jelicie, a w pełni medycznie to jest termin na zwiększoną przepuszczalność bariery jelita cienkiego. Więc kiedy nasze jelita stają się nieszczelne, niestety u nas w organizmie ułatwiamy powstawanie przewlekłego stanu zapalnego. A przewlekły stan zapalny to można by nazwać taki stan, gdzie ty chcesz za wszelką cenę rozbuchać ogień w swoim organizmie, czyli wzmocnić pracę mitochondriów, które odpowiadają nie tylko za tempo przemiany materii, ale także za nasz nastrój, także za procesy krwiotwórcze i wiele innych parametrów. A my tutaj tak naprawdę na te piece wylewamy po prostu jakąś ogromną ilość śniegu, gaśnicy czy czegokolwiek innego. Więc żadnemu kulturyście na rękę nie jest przewlekły stan zapalny. Inaczej postrzegamy te stany zapalne mikrourazów, tak? Tych domsów dotyczących czasu potreningowego, ale inaczej postrzegamy taki stan jak na przykład te pożary w Australii, gdzie jara się i jara ten las przez całe tak naprawdę tygodnie. Dokładnie dla tego powodu powinniśmy zadbać o szczelną barierę jelita cienkiego, aby unikać chorób autoimmunologicznych, unikać niedoczynności tarczycy, w tym Hashimoto, unikać insulinooporności, przyspieszać tempo spalania tkanki tłuszczowej, polepszyć parametry dotyczące budowy masy mięśniowej i wiele innych aspektów. Z drugiej strony ta dysbioza jelitowa, czyli ten dysbalans pomiędzy florą bakteryjną, też jest bardzo ważnym parametrem i należy wziąć pod uwagę, że duża część sportowców, zwłaszcza tych pracujących naprawdę solidnie, 5, 6, 8 jednostek treningowych tygodniowo oraz przekarmiających się troszeczkę białkiem, i z jednej strony możemy powiedzieć, że ta dieta bogato
lakto-proteinowa. Jest jakby fundamentem tej pracy kulturystycznej, no bo o to chodzi, żeby zapewnić cały czas ten pozytywny bilans azotowy. Z drugiej strony jednak, jeżeli ktoś je ćwierć kilo kurczaka, czy też większą ilość mięsa na posiłek, razy 5 czy 7 posiłków, to faktycznie przerostowi mogą ulec Clostridia i inne bakterie gnilne proteolityczne. One są skojarzone z tymi procesami, które my prozaicznie na co dzień odczuwamy, jako takie cuchnące siarkowodorem, takim zgniłym jajkiem gazy. Z drugiej strony mówimy tutaj o wzdęciach, mówimy właśnie o wzroście tych elementów prozapalnych. Dlatego też dobrze byłoby podstawić taki pomocnik w postaci probiotykoterapii, która będzie też odżywiała się błonnikiem, a raczej u kulturysty w takim ryżu białym, brązowym, w kaszy jaglanej, gryczanej i pozostałych częściach, takich jak warzywa, owoce czy też grzyby siemieniane, tego błonnika nie brakuje. Ale co z tego, że podkładamy owsiankę, skoro brakuje armii, czyli tych probiotyków, które mogłyby stymulować nasz układ odpornościowy i wszelkie pozostałe parametry. Sam jako sportowiec wyczynowy wiesz, że też bolączką sportowca są przewlekłe infekcje. Więc w każdym czasie, kiedy pojawia się infekcja wirusowa, bakteryjna czy też jakieś infekcje grzybicze, niestety cofa nas to od tego upragnionego celu, a niekiedy nawet jest w stanie wpłynąć negatywnie na cały sezon startowy i popsuć tak naprawdę start w zawodach. No dokładnie, to jest akurat prawda, bo powiem szczerze, że kiedy ja tam startowałem na samych początkach swoich startów, to wiadomo, że nikt nie wiedział, nie miał żadnej profilaktyki takiej prozdrowotnej. Jadło się bardzo monotematycznie i bardzo często były problemy właśnie z odpornością. Bardzo łatwo się łapało infekcje, szczególnie jakichś tam właśnie takich dróg oddechowych. Plus oczywiście olbrzymia ilość białka w bardzo dużym stopniu wpływała negatywnie na pracę naszych jelit, więc wiadomo, że ciągle były jakieś tam problemy. Natomiast wtedy nikt nie wiedział, jak z tym działać. Natomiast jeżeli mówimy o probiotykach, to wiadomo, że na rynku jest dużo różnych produktów. Są takie preparaty wieloszczepowe, są też takie pojedyncze czy jakieś dwuszczepowe, jak na przykład Sportbiotik, który ja osobiście bardzo lubię i czuję, że lepiej mi się po tym, tak powiem, trenuje i lepiej się po tym czuję. Więc powiedz mi, czym się kierować przy wyborze takiego probiotyku? Czy raczej celować w te konkretne jakieś szczepy probiotyków, czy może cały ogrom tych bakterii sobie zapewniać? Czy może po prostu łączyć jakoś, nie wiem, przez jakiś czas to, czy przez jakiś czas to? To jest takie dosyć złożone pytanie, dlatego że jeżeli chcemy utrzymać taki ogólny stan koordynacji naszego układu odpornościowego, chcemy zapewnić sobie cały generator zdrowia, bo tak naukowcy nazywają właśnie mikrobiom, czyli te wszystkie żywe kultury bakterii, cały ekosystem jelitowy, który nasze jelita po prostu zajmuje, to wypadałoby zastosować probiotyk wieloszczepowy. Ale nie każdy od samego początku będzie dobrze taki probiotyk wieloszczepowy tolerował. Tutaj mówimy troszeczkę o sytuacjach marginalnych, skrajnych, dlatego że przede wszystkim obostrzenia, jakieś takie, powiedzmy, żaróweczki dotyczące wdrożenia tego, czy my powinniśmy zastosować taką terapię probiotyczną, jest jakaś terapia immunosupresyjna, czyli dla ludzi po przeszczepach, dla ludzi po cytotoksycznej chemioterapii, po radioterapii. Natomiast no, umówmy się, że najczęściej kulturystom nie chce zostać ktoś, kto przed chwilą uciekł rakowi, prawda? Tak samo jak ktoś, kto przeszczepił wątrobę. Natomiast dosyć powszechnie występującym zjawiskiem jest tak zwane SIBO, czyli przerost bakterii w jelicie cienkim. Najczęściej mówimy tutaj o sytuacji, w której pacjent uskarża się na wzdęcia po prawie wszystkim. Niekiedy nawet wypije wodę gazowaną, kawę czy herbatę, wypije sobie jakiś napój mleczny i już mówi, że po prostu z minuty na minutę czuje, jak ten brzuch mu się wzdyma, czuje, jak idzie z tym pogorszenie samopoczucia, również kwestie dotyczące obniżonej koncentracji, ale przede wszystkim takim najbardziej zasadnym, charakterystycznym parametrem jest to, że mamy takie uporczywe wzdęcia i po prostu musimy chodzić gdzieś tam na stronę, aby tych gazów troszeczkę z jelita upuścić. W takim wypadku warto byłoby rozpocząć terapię od produktu monoszczepowego bądź dwuszczepowego, więc chociażby Sportbiotik, którego misją jest przede wszystkim hamowanie tego efektu termicznego przegrzania jelita oraz wpłynięcie na kwestie dotyczące utrzymania kortyzolu w ryzach. Bo tak jak wcześniej powiedziałeś, warto jest obniżyć ten poziom kortyzolu, ale też nie fiksujmy się typowo na to zjawisko. Kortyzol ma swój rytm wydzielania dobowego i on rano ma być właśnie na wysokim poziomie, a potem z kolei w ciągu dnia pod wieczór ma być na poziomie niższym. Natomiast kortyzol jako hormon związany ze stresem będzie też podnosił się w ramach każdej jednostki treningowej. Więc jeżeli idziemy robić klatkę i biceps, plecy, triceps, nogi, cokolwiek, tak, to będziemy mieli do czynienia ze wzrostem poziomu kortyzolu. I to jest jak najbardziej ok, to jest zasadne i tak ma być. Natomiast my też musimy się nauczyć, jak można automatycznie zgasić ten poziom kortyzolu potreningowo. I tutaj doskonałym hormonem, który się do tego nadaje, jest insulina. Więc każdy wystrzał insuliny, powiedzmy w obliczu takiego zjadania węglowodanów i białek, czy to jest gainer, czy to jest już własnoręcznie skomponowana mieszanka białek i preparatów węglowodanowych,
czy też zwykłego posiłku potreningowego, będzie doskonale wpływała na obniżenie poziomu kortyzolu. I dzięki temu tak naprawdę możemy poprawić ten kortyzol-testosteron ratio, tak? Czyli wzrost poziomu testosteronu, zgasić poziom kortyzolu, przy okazji aktywować melatoninę i udać się na świetny spoczynek. Niemniej jednak czasami warto jest zainwestować w taką pomoc dla naszego układu odpornościowego, pomoc układu hormonalnego, no i znowu generator zdrowia, tak? Czyli całość tych procesów wpływających na siebie chyba jest najlepszym określeniem tego, co robią dla nas probiotyki. Więc sport biotik przedtreningowo, naprawdę fenomenalny wybór, ale jeszcze Ci przerwę, czyli tak, ten sport biotik preferujesz jakby w posiłku poprzedzającym trening, czy to tak naprawdę nie ma do końca znaczenia, czego sobie wezmę dużo wcześniej, czy on może mieć jakikolwiek wpływ bezpośredni na trening na przykład. Teraz docieramy właśnie do sedna tego problemu, czyli generalnie preparaty mono i dwuszczepowe powinniśmy wcisnąć w ramach... No to jest dwuszczepowy, tak? Dwuszczepowy. Tak, dwuszczepowy preparat, jakim jest Sportbiotic, najlepiej byłoby wziąć go przed treningiem, dlatego że on ma przeciwdziałać tym wszystkim negatywnym skutkom wzrostu poziomu kortyzolu, termicznemu efektowi przegrzania jelita i wielu innym parametrom, takim jak nadmierna ilość wolnych rodników, stresu oksydacyjnego. Więc jestem jak najbardziej za tym, żeby Sportbiotic dostarczać do posiłku, który ma miejsce tą godzinę czy też dwie przed jednostką treningową. Natomiast probiotic number one, czyli ten biały kartonik, to jest absolutna podstawa, jeżeli chodzi o regulację całego ekosystemu jelitowego, o naprawę układu odpornościowego, o niwelowanie właśnie kwestii dotyczących SIBO nawet. Dlatego, że jego formuła jest bardzo mocno przemyślana. Po pierwsze, to jest preparat probiotyczny nowej generacji, który uległ mikrokapsułkowaniu. Czyli możemy powiedzieć, że każdą z tych kultur probiotycznych zamykamy w takim płaszczu, w matrycy kwasów tłuszczowych, co uniemożliwia właśnie ich przedwczesne obudzenie się, na przykład na poziomie jelita cienkiego, powodując... Żeby do tego jelita grubego dotarło. Dokładnie. Tak? Ma w jelicie grubym wszystko kolonizować i tam ma być sens tak naprawdę całej terapii probiotycznej. W końcu na poziomie jelita grubego istnieje ten tak zwany cud immunologiczny, czyli te 2-3 kg zdrowych, prawidłowo zbilansowanych bakterii, które mają niesamowity wpływ na cały nasz organizm, na jego funkcjonowanie. Dlatego też przemyślana formuła, czyli mikrokapsułkowanie, jest jednym z parametrów. Ale mikrokapsułkowanie nie ogranicza się tylko do tego, że te probiotyki nie budzą się na poziomie jelita cienkiego, tylko grubego, czyli tam, gdzie mają być. To jest również kwestia dotycząca dużo bardziej zwiększonego poziomu ich kolonizacji, czyli... A ma to też wpływ na przykład na jakąś bardziej, na większą stabilność, że tak powiem, tych bakterii, bo wiadomo, że często się mówi, że największym problemem to jest nie to, że weźmiemy sobie dobry probiotyk, ale ile z tych bakterii dotrze do tego jelita grubego, nie? Bo dlatego też wiem, że wiadomo, wszyscy wiedzą, że nie można przegrzewać tych bakterii, że najlepiej trzymać na przykład w lodówce. Trzeba trzymać w lodówce probiotyk i sportbiotyk? Probiotyk number one i sportbiotyk nie muszą być utrzymywane w lodówce, z tego powodu, że właśnie dzięki tej mikrokapsułkowaniu one mogą być stabilne spokojnie nawet do 32 stopni Celsjusza, więc o ile nie mamy po prostu żaru tropików w domu, spokojnie możemy taki preparat sobie podstawić. Cały czas będzie aktywny i cały oczywiście, będzie. No teraz idzie lato, więc wiadomo, że możemy tak naprawdę spróbować utrzymywać je w chłodnym miejscu, ale myślę, że jakaś szafka i tak dalej, daleko oddalona od jakiejś mikrofalówki, od pieca jakiegoś elektrycznego, czy też od parapetu, gdzie może być naprawdę wysoka temperatura w ciągu dnia, to jest element już wystarczający. Wracając jeszcze do tej kolonizacji, tak, do tego, żeby utrzymać wysoki współczynnik tych probiotyków, które docierają do jelita grubego, to jest właśnie kolejny parametr, który zawdzięczamy mikrokapsułkowaniu. Standardowe preparaty probiotyczne, czyli takie, które są po prostu liofilizowane, czyli wysuszone w niskiej temperaturze, według ostatnich badań publikowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim, mają tylko 10-20% kolonizacji. Czyli bierzemy pigułkę, w której jest miliard probiotyków, a z tego miliarda tylko 100-200 milionów jest w stanie u nas skolonizować. Natomiast w preparacie Probiotic No. 1 i Sportbiotic mamy możliwości kolonizacji powyżej 90%. Więc z tych 30 miliardów porcji, de facto ta ilość 30 miliardów to jest gwarancja producenta dotycząca tego, ile tych bakterii do nas dotrze. Więc mamy 36 miliardów w zasadzie, ale 30 miliardów na pewno nam dojdzie do jelita grubego. Z tego 23 miliardy to są bifidobakteria. I to jest też bardzo ważne, dlatego że badania mikroflory kału, takie badania jak Kyber Compact czy też MikrofloraScan, tego na rynku jest naprawdę dosyć dużo, wskazują, że być może każdy z nas ma pewne indywidualne problemy dotyczące flory jelitowej. Ktoś ma przerost Candida albicans, czyli tego grzyba układu pokarmowego, ktoś go nie ma. Ktoś ma większy poziom toksycznej Escherichii coli, ktoś jej nie ma w takim przeroście. Ale coś, co się bardzo często powtarza u ponad 80% pacjentów, to to, że laktobacillusy, te bakterie fermentacji mlekowej, są
w niewielkim tak naprawdę deficycie. Czyli można powiedzieć, no jest źle, ale nie ma tragedii, prawda? Natomiast mamy bardzo często duży przerost klostridiów, czyli tych bakterii gnilnych, proteolitycznych, tych, które są naprawdę mocno chorobotwórcze w przeroście, ale mamy też niestety bifidobakteria w programie Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie. Więc to są bakterie probiotyczne, których najczęściej jest u nas najmniej. Dlaczego? Dlatego, że one obumierają każdorazowo pod kątem stresu. Kiedykolwiek wydziela nam się kortyzol, one giną. Więc u kulturysty będzie to oznaczało jednostkę treningową i zabijanie bifidobakteriów, a z kolei u korpo Janusza oznacza to, że trzeba robić słupki sprzedażowe, trzeba dojechać do pracy, trzeba spotkać się z szefem, zaprezentować jakiś plan i tak dalej. Ale złe jedzenie również jest stresem. Oczywiście. Przewlekły stan zapalny, zbyt duża ilość cukru, pszenicy, kwasów tłuszczowych trans, więc jakieś produkty cukiernicze, półcukiernicze. No sam wiesz, że dużym problemem branży jest takie pójście w tą strategię Fit Fitio Macros, tak? Czyli obliczył się bilans kaloryczny, a z czego to już nieważne. I to jest po prostu makabra. Tak, no też tak właśnie uważam. A jeżeli już tam właśnie wspomniałeś te SIBO i wiadomo, że jest to jakby związane z przerostem tej flory bakteryjnej, tylko że w jelicie cienkim. Czy jest taka możliwość, że na przykład biorąc za dużo probiotyków, no, mogę sobie zrobić krzywdę, mogę złapać na przykład SIBO? Tak, ale zwłaszcza tutaj mówimy o preparatach, które mają wysoką wartość laktobacillusów, a nie bifidobakteriów i które nie są mikrokapsułkowane. Dlatego cały czas mówi się, no tutaj nawet powołując się na autorytety, mogę wypisać chociażby tutaj, wylistować panią profesor Ewę Stachowską, która mówi o tym, że w przypadku SIBO najrozsądniejszą terapią jest właśnie postawienie na bifidobakteria i na takie drożdże niepatogenne Saccharomyces boulardii. To są takie dwa parametry. One tak działają, jak taka szczotka, tak? Dokładnie. To jest ta szczoteczka, która wymiata u nas po prostu wszystkie parametry negatywne, tak jak butuliny, jadkie basiany, czy też właśnie obce elementy flory jelitowej, czyli tą tak zwaną zemstę faraona. Jedziemy na wakacje i mamy biegunkę. No to co zrobić, żeby tej biegunki nie mieć? Saccharomyces boulardii jest niezłym pomysłem. Ale jeżeli mamy silną florę jelitową, jeżeli nasz ekosystem jelitowy jest dobrze zbudowany, chociażby dzięki takiemu preparatowi jak probiotyk number one, to generalnie ryzyko takiej infekcji, czy to od jakiejś lewej konserwy turystycznej, czyli jadkie basiany, czy też właśnie te elementy zemsty faraona, tutaj ryzyko jest minimalizowane. To podsumujmy jeszcze, jeżeli chodzi o te dwa probiotyki. W jaki sposób te produkty można uwzględnić w swojej suplementacji? Czy jeżeli nigdy wcześniej nie brałem czegoś takiego, a chcę spróbować zacząć, w jaki sposób mi to pomoże w moich osiągach? Czy zacząć z dwoma, czy może zacząć z jednym? Kiedy go wziąć? Wiemy, że jest probiotyk po posiłku potreningowym. A co jeżeli chodzi o to ogólne, ten wieloszczepowy probiotyk? Okej. Jeżeli mówimy o wieloszczepie, o probiotyk number one, o tym białym kartoniku, o tym tutaj jest, tak? To możemy powiedzieć sobie, że to jest podstawowy preparat, który warto jest dodać do kolacji. Dlaczego do kolacji? Dlatego, że ogólnie preparaty wieloszczepowe mają tendencję do wzrostu produkcji neuroprzekaźników hamujących, takich jak serotonina i GABA, kwas gamma-aminomasłowy. Więc to wszystko zapewnia nam lepsze odpięcie układu nerwowego, czyli zafundowanie sobie fazy przywspółczulnej. Wiadomo, że my w XXI wieku chodzimy przestymulowani. Cały czas jest praca, telefony, laptop, maile i tak dalej. Więc ta równowaga pomiędzy układem współczulnym a przywspółczulnym jest dla nas niesamowicie ważna. Z drugiej strony, wyższy poziom GABA i serotoniny to lepszy, stabilny sen. A chyba tak każdy z nas wie, że podstawowym elementem i regeneracji, progresu treningowego, świetnego samopoczucia, dbania o hormony anaboliczne, tak jak testosteron, uwrażliwianie komórek ciała na działanie insuliny, dbałość o zdrowie tarczycy, to jest przecież sen. Więc ten dobry, stabilny, głęboki sen jest naprawdę bardzo ważny. Więc do każdego posiłku kolacyjnego jedna pigułka probiotic number one powinna naprawdę znaleźć dobre zastosowanie. A jeżeli jesteśmy sportowcem, który już naprawdę dosyć intensywnie funkcjonuje, czyli możemy powiedzieć w ten sposób. Każda osoba, która wykonuje 3-4 treningi siłowe w tygodniu, na probiotyku number one, na tym białym kartoniku, doskonale sobie poradzi. Natomiast jeżeli mówimy o graczach Twojego pokroju, tak, mówimy tutaj o kulturystach zawodowych, na poziomie amatorskim, czy naprawdę już zawodowcach, to możemy powiedzieć, że doskonałym wsparciem do probiotyku number one byłby Sportbiotik, czyli z kolei o ten szary produkt. Tak? Mówimy tutaj o doskonałym wsparciu, jeżeli chodzi o... Każdy, kto trenuje dużo, czyli na przykład może i trenować i siłowo, ale na przykład wiadomo, że są teraz bardzo popularne sporty walki. Też coś tam w tym kierunku robię i wiem, jakie to jest naprawdę mordercze. A więc jeżeli ktoś łączy i to, znam też takie osoby, to chyba jeszcze tym bardziej, bo też jest oczywiście bardzo, bardzo ciężki wysiłek, nie? Dokładnie. Więc jeżeli ktoś by chciał na przykład zacząć, tak jak mówię, że zaczyna sobie z tym probiotic number one,
to ten sportbiotik jest jakby koniecznością, czy może lepiej zacząć na razie z tamtym białym? Ja bym zawsze zaczął od białego, tak? Czyli zawsze probiotik number one jako podstawa, natomiast do tego i brać można... długo, czy jakimś okresem? To jest właśnie świetne pytanie. To też jest uzależnione od tego, jaki mamy stan wyjściowy naszego zdrowia, czy mieliśmy jakieś kłopoty żołądkowo-jelitowe, czy mieliśmy kłopoty z układem immunologicznym, czyli mamy alergię, czy mamy Hashimoto, czy Gravesa basedowa, łuszczycowe zapalenie skóry, atopowe zapalenie skóry, wszelkie kwestie dotyczące... Powiedzmy, że mamy takiego typowego kulturystę, większość osób, które do mnie przychodzi, z którymi ja pracuję, to ma mniejsze lub większe problemy takie właśnie żołądkowo-jelitowe, nie? Czyli wiadomo, że wszystko się dobrze czują, dobrze im się trenuje, ale jednak jakby nie było, kiedy tego pokarmu jest trochę więcej, kiedy trochę jest więcej tego białka w tej diecie, no to wiadomo, że każdy tam się na jakiś tam ten dyskomfort taki żołądkowo-jelitowy skarży. Więc zacznijmy od tego. Czyli co? Najpierw ten... To najpierw biały, czyli probiotic number one, i tutaj doskonałym pomysłem byłoby pociągnięcie tej suplementacji w formie stałej, czyli dzień w dzień do każdego posiłku kolacyjnego jedną pigułkę przez 2 do 3 miesięcy. I to jest naprawdę optymalny udział do tego, w sensie inaczej, wszelkie badania wskazują na to, że faktycznie ta kolonizacja może być szybka i bardzo często nasz mikrobiom pewne zmiany załapuje już po tygodniu, więc nie zdziwmy się, jeżeli zjemy jeden blister, jeden taki listek probiotiku number one i już jest zupełnie inaczej. Lepiej się czujemy, mamy bardziej płaski brzuch, mamy więcej energii, lepszy poziom energii, ale z drugiej strony taka 2-3-miesięczna suplementacja daje już naprawdę bardzo fajne rezultaty. Pytanie, czy na tym koniec? Teoretycznie można by zaprzestać, ale jeżeli naprawdę cenimy swoje osiągi sportowe, jeżeli cenimy swoje zdrowie, układ odpornościowy i nie działamy na zasadzie, że kopiemy studnie, gdy się pali, tylko chcemy być przygotowani na wszelkie akcje dotyczące układu odpornościowego i nie tylko, to dobrze jest przejść w tak zwaną terapię pulsacyjną. Terapia pulsacyjna to taki stan, gdzie 10 dni z rzędu stosujemy tę terapię probiotyczną, czyli przez od poniedziałku do przyszłej środy zjadamy sobie na kolację ten probiotyk number one, potem robimy 20 dni przerwy. I znowu 10 dni stosujemy, 20 dni przerwy. No i to nam daje prostą kalkulację, że jeden kartonik starczy nam na 3 miesiące. Więc tak naprawdę jest to bardzo ekonomiczne, a przy okazji uzyskujemy cały czas opiekę zdrowotną. Jest. A co jeżeli chodzi o ten drugi? Tutaj jest dokładnie tak samo, natomiast mógłbym powiedzieć w ten sposób. Sportbiotik doskonale będzie się nadawał na etapy zwiększonej intensyfikacji treningowej, objętości treningowej, częstotliwości, więc zawsze kiedy tych treningów, po prostu tego wpierdzielu treningowego pojawia nam się więcej, warto byłoby zastosować tą terapię przy sportbiotiku. To, czy to będą 2 tygodnie, 4 tygodnie, 6 tygodni, jakieś mikrocykle treningowe, to jest już uzależnione indywidualnie od sportowca. Natomiast tam, gdzie będzie zwiększone ryzyko i wyrzutu kortyzolu, i przewlekłego stanu zapalnego, i kwestii dotyczących wolnych rodników, zdecydowanie ten preparat by się nadawał. To może zapytam tak na moim przykładzie, bo ja osobiście biorę w ten sposób, że ten normalny probiotik number one biorę sobie okazjonalnie. Powiem szczerze, że biorę tam na przykład powiedzmy z 2 tygodnie, czasami 3, potem często robię na przykład miesiąc przerwy. Ale ten sportbiotyk biorę cały czas i mam takie wrażenie, że jak go nie biorę, to jest gorzej. Czy robię źle, czy mogę tak... Nie, jest jak najbardziej okej. Okay. Dopóki utrzymujesz... Fakt, że trenuję dużo w tygodniu, bo mówię, i przychodzi gdzieś tam jakiś trening na macie i przychodzi trening na siłowni i mam takie wrażenie, że jak go biorę cały czas, ten akurat sportbiotik, to lepiej mi jest po prostu na jelitach. Czyli kontynuować mogę bezpiecznie, nie ma zdecydowanie problemu? Zdecydowanie. Możesz kontynuować w ten sposób, czyli zawsze po prostu stosujesz sportbiotik właśnie w tym czasie okołotreningowym. Natomiast dopóki probiotik jest brany przez co najmniej 10 dni, 10-20 dni i potem robisz sobie nawet dłuższą przerwę, która może wynosić więcej niż te 20 dni, czyli 3 tygodnie. Może to być miesiąc, może to być trochę dłuższy czas. Jest naprawdę dobrze. Najgorzej jest, jeżeli bierzemy w kratkę naprawdę, że bierzemy w tym tygodniu w poniedziałek, środę i sobotę, w przyszłym tygodniu w ogóle nie bierzemy, czyli tak od przypadku do przypadku. Wtedy nie dajemy absolutnie żadnych możliwości trwałej kolonizacji. Natomiast jeżeli utrzymamy ten udział dzień w dzień przez co najmniej 10 dni, jest jak najbardziej w porządku. A, czyli widzicie, tak jak ja zawsze mówię, że systematyka ze wszystkim, z każdym suplementem jest po prostu najważniejsza. Na koniec chciałbym jeszcze zapytać, rozwiać taki troszeczkę mit, bo gdzieś tam się utarło, że tak naprawdę dobrymi probiotykami są też oczywiście kiszonki albo na przykład jogurty czy jakieś takie inne mleczne produkty po fermentacji. Ludzie przychodzą do mnie i mówią, że oni nie muszą jeść probiotyków, bo jedzą jednego ogórka kiszonego i jogurt piją.
To jest, wiesz co, myślę, że takie same porównanie jak po co ci to białko serwatkowe, skoro ktoś je serek wiejski. No wiadomo, że kazeina, białko serwatkowe, ilość aminokwasów, pik, tak? Czyli to ten no i chyba to jest też tak, że w tych ogórkach, czy w tej kiszonce, czy w tych jogurtach, nigdy nie wiemy do końca, jakie tam są te bakterie, jaki jest ich udział i tak dalej. Czyli tak naprawdę nie ma jakiegoś takiego potwierdzenia, jak tutaj, ile czego jest i jakimi bakteriami się suplementujemy, nie? Do tego też zmierzam. Kiszonki, czy też napoje probiotyczne, tak jak kefiry, jogurty, maślanki i tak dalej, cały czas określa się, że to jest dodatek do terapii probiotycznej, tak? To nigdy nie jest podstawa. Podstawą zawsze są właśnie te wylistowane produkty probiotyczne, gdzie wiesz, jaki jest ich udział. Czy to jest 3 miliardy, 10 miliardów, czy 100 miliardów, czy to jest jakiś konkretny rodzaj tych laktobacillusów, czy bifidobakteriów. Dlatego, że ja na szkoleniach bardzo często mówię, że zwracajcie uwagę na to numerowanie literowo-cyfrowe przy każdym szczypie probiotycznym. Bo jak napiszemy sobie Lactobacillus plantarum, no tak naprawdę to jest Jan Kowalski. To można by powiedzieć, Radku, weź książkę telefoniczną, znajdź mi proszę Jana Kowalskiego. To otwierasz tą książkę i patrzysz, że tych Janów Kowalskich jest po prostu 7 stron. Ale jak ci powiem, że chcemy mieć Jana Kowalskiego o PESEL-u 86-09-23 itd., to wtedy znajdujesz tego konkretnego gościa, który jest synem Bogdana Czesławy z Cieszyna itd., itd. Więc wiesz, co to jest konkretny za gość. Tak samo tutaj, mając dany szczep probiotyczny, jesteś w stanie znaleźć wszelkie dowody naukowe na jego funkcjonowanie, ale także pewne interakcje, które mogą tutaj zajść. Dlatego, że często mówi się, zwłaszcza w przypadku laktobacillusów, o tak zwanych bakteriocynach, czyli enzymach, które niestety pozostałe bakterie jelitowe mogą niestety zwalczać. No i wtedy my te efekty zwalczania czujemy, jako wzdęcia, przelewanie się w brzuchu, jakieś tam nudności, wymioty i tak dalej. Wszystko po kolei. Natomiast myślę, że też dobrym podsumowaniem tego, że produkty probiotyczne jako napoje, typu jogurty, kefir, czy kiszona kapusta, kiszone ogórki mogą być dodatkiem. Są badania, które prowadzono nad jogurtem bałkańskim, który akurat zawiera największą ilość tych wszystkich probiotycznych kultur i uwaga, naukowcy stwierdzili, żeby mieć jakikolwiek efekt terapeutyczny takiego jogurtu, trzeba by na twarz dać dziennie 8 kg takiego jogurtu. No myślę, że 8 kg jogurtu dziennie to jest coś, co jest abstrakcyjne. To nawet kulturysta poza oda nie da rady. Tak jest. Dobrze, także myślę, że wiele nam tu naświetliłeś. Mam nadzieję, że i moi podopieczni zrozumieją teraz, dlaczego te probiotyki naprawdę polecam. Mówię, nie tyle z takiej wiedzy, jaką tutaj mogliście teraz posłuchać, ale jakby z własnego doświadczenia. Ja tylko wspomnę, że tak naprawdę probiotykami się zainteresowałem w 2017 roku przy tych moich ostatnich zawodach, których tam się szkolowałem na Mistrzostwach Świata. I wcześniej zawsze miałem problemy właśnie z takimi wzdęciami, szczególnie przy końcówce przygotowań, czy tam na przykład ostatni tydzień przed zawodami, kiedy robiłem ładowanie. Wiadomo, że tych węglowanów było mało, ograniczałem ilość wody, więc wiadomo, że tak naprawdę to była katastrofa dla jelit. To teraz szykując się i biorąc te probiotyki, widziałem, że mi się o wiele lepiej jakby zachowują jelita, o wiele łatwiej mi się funkcjonuje, że tak powiem, na co dzień. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałem, na tej scenie wyglądają znacznie, znacznie lepiej. To wagą, o którym nieraz tam ludzie piszą i pytają, no to było też dzięki temu, że tak naprawdę nic mi tam na tych jelitach nie zalegało. No i oczywiście odporność, która pada notorycznie u kulturystów, to którzy są po prostu zajechani gdzieś tam przed tymi zawodami, jest znacznie, znacznie lepsza przy takiej właśnie probiotykoterapii. Także naprawdę polecam. Ja jeszcze tylko dodam kilka takich istotnych elementów, bo na pewno też się z tym często, Radku, spotykasz, że ludzie utożsamiają odporność z witaminą C. Czyli idzie wirus, idzie nie wiem, COVID-19, czy tam grypa, czy cokolwiek innego, to wszyscy łykają witaminę C. Ta witamina C ma tak naprawdę tylko niewielki wpływ na hamowanie namnażania tych wirusów. Natomiast jeżeli chodzi o układ odpornościowy pod kątem grzybów, czy też bakterii, no to tutaj ma bardzo mało do powiedzenia. Warto powiedzieć sobie, że 70, a nawet 80% pracy całkowitego układu odpornościowego zapewnia nam tkanka GALT. Czyli tkanka limfatyczna występująca w obrębie jelit i bakterie probiotyczne, które są doskonałymi koordynatorami tej całej odporności. Więc okazuje się, że 80% tego, czy my zachorujemy, czy też nie, ma tak naprawdę swój udział właśnie w błonniku, czyli w ilości tych węglowodanów, czy to takich, które są w warzywach, owocach, czy to w kaszach, czy nawet w grzybach, jako beta-glukan, oraz kwestie dotyczące właśnie kolostrum, która doskonale też jest pożywką bifidogenną, czyli te bifidobakteria, te najbardziej nam potrzebne bakterie, na kolostrum świetnie się spasają, no oraz od samych probiotyków, więc to jest podstawa, dopiero potem jest witamina D3, więc tutaj moglibyśmy powiedzieć o preparacie OmegaVit, a dopiero potem hen, hen, hen jest cynk, selen, witamina C, echinacea i pozostałe parametry.
Dokładnie. A jak już tak sobie poruszyliśmy już ten inny temat, to w takim razie jakbyśmy mieli... Wiadomo, tych suplementów jest bardzo dużo. Suplementy są też, że tak powiem, kosztowne, więc też nie każdego na to stać. Jakbyś miał na przykład, nie wiem, kulturystę i fightera. Z trzy takie suplementy najbardziej polecane przez ciebie, co byś polecił? Jeżeli chodzi o tą solidną podstawę, to powiedziałbym, że dla i kulturysty, i dla fightera będzie dokładnie ona taka sama. Czyli to będzie probiotyk number one, to będzie omega wit, dlatego że musimy zadbać i o ten ekosystem jelitowy, i o witaminę D3, gdzie nawet w reklamach, to pomimo faktu, że najczęściej mówimy, że w telewizji kłamią, tak, to ten udział procentowy, czyli 90% populacji polskiej ma solidny deficyt witaminy D. No powiem szczerze, że ja nawet sobie kiedyś robiłem badania na witaminę D, co zawsze uważałem, że nie może mi niczego brakować i naprawdę już teraz nie pamiętam ile, ale miałem mega deficyt, mimo że też gdzieś tam cały czas brałem, suplementowałem tą witaminę D, nie? Więc co prawda na tym słońcu nie przybywam za wiele, być może mimo mojej opalenizny, jak tu wszyscy zauważyli, ale faktycznie myślę, że ta D3, też tak jak widzę swoich podopiecznych, to chyba każdy ma jakieś tam deficyty. Nie? No 90% tak naprawdę, więc jeżeli ktoś nie pracuje na słońcu, nie wiem, na działce czy gdziekolwiek indziej, to naprawdę jeżeli ktoś między 10 a 15, minimum godzinę, nie spędza czasu na słońcu, można powiedzieć, że mamy ten deficyt naprawdę solidny. Z drugiej strony też trzeba wziąć pod uwagę, Radku, to, że jaka jest dawka tej witaminy, no bo my tak naprawdę od 2 do 4 tysięcy spokojnie powinniśmy przyjmować tej witaminy D3, a często w multivitaminach czy w tych pojedynczych kapsułkach jest ilość 400-800 jednostek, więc jeżeli faktycznie nie spędzamy trochę czasu na słońcu, no to każdy z nas będzie miał ten deficyt. A witaminę D my pojmujemy bardzo często jako element związany ze zdrowiem kości, ze szkliwem zębów, a przeciwdziałanie krzywicy czy jakimś kłopotom kostnym, to jest chyba najmniej interesujący nas aspekt. Przede wszystkim witamina D dba o regenerację naszej masy mięśniowej, o efekt proanaboliczny związany z poziomem całkowitego i wolnego testosteronu, o wrażliwość tkanek na działanie insuliny, o efekt antydepresyjny, o efekt przeciwnowotworowy. Naprawdę witaminę D nazywa się panaceum, czyli lekiem dobrym na wszystko i to chyba najbardziej pokazuje, na czym ten tak naprawdę produkt może zaważyć. Więc wracając do pytania, co bym dał i fighterowi, i kulturyście? Probiotyk number one, omega wit. Jako trzeci produkt dałbym coś spoza akurat listy Labuana, dałbym jakiś dobry preparat B-Complex. Witaminy grupy B naprawdę i to jest już absolutna podstawa tego, co możemy powiedzieć, co jest elementem totalnie podstawowym. Potem tak naprawdę możemy zastanawiać się, co byśmy dali takiego celowanego w momencie, gdy ktoś już ujawnia nam cel treningowy, czyli redukcja, masa i tak dalej, no wtedy już się zaczyna zabawa. No, czyli podsumowując, pamiętajcie, probiotyki, omega 3, witamina D i B-Complex. I bardzo dziękuję. Także dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.